Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 lipca, takie mamy myśli w Książeczce z Biblią na co dzień. Są to słowa najpierw z Księgi Izajasza, następnie z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Jezus rzekł do uczniów: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Mamy też słowa Augustyna z Hipony: jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Bożymi. On w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym, którzy są Jego sługami. Czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej. Chciałbym podzielić się z Wami taką krótką refleksją dotyczącą tych słów z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. To jest już końcówka Ewangelii, czyli mamy sytuację już po zmartwychwstaniu i fragment, który jest czytany z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, to jest fragment części, którą myślę każdy z nas zna, pewnie też pamięta. Jest to opisana reakcja Jezusa Chrystusa na to, że jacyś uczniowie, bo nie wiemy dokładnie jacy, wiemy, że było ich dwóch, szli drogą do Emaus. Po co szli? Możemy się tylko domyślać, że mieli chyba już troszkę inny plan na swoje życie niż głoszenie zmartwychwstałego Boga, zresztą też o czym mówią. I w ogóle cała sytuacja, która tam jest opisana, doprowadza tak naprawdę do słów, które zostały tutaj jakby dzisiaj w Książeczce z Biblią na co dzień przytoczone. Ciekawe, bo w komentarzu jest to napisane, że Jezus z miłością beszta uczniów, że no w zasadzie nie są w tym miejscu, w którym być powinni. Natomiast prawda jest taka, że oni o Jezusie Chrystusie, bo nie wiedzieli, że do Niego mówią, ale wyrażali się w bardzo pozytywnych słowach. Mówili o Nim, że był wielki człowiek, który no przecież funkcjonował. No, stało się jak się stało, ale no generalnie w bardzo pozytywnych słowach o Jezusie mówili. Natomiast słowa, które słyszą w odpowiedzi, no są słowami bardzo krytycznymi, odnoszącymi się do ich niezrozumienia tego wszystkiego, co miało miejsce, ale też tego wszystkiego, o czym Jezus im mówił. Powoływał się przecież na proroków. I kiedy kobiety przyszły i powiedziały, że to wszystko się dzieje, co prorocy mówili, oni jakoś niespecjalnie wzięli to na serio. No i są na tej drodze do Emaus, czyli są w miejscu, w którym nie powinni się znaleźć. I tak chciałbym sobie zapytać samego siebie najpierw, ale także i was, gdzie wy jesteście? Czy droga, po której wy teraz w tej chwili podążacie, którą idziecie, jest drogą, na której chciałby Jezus nas zobaczyć? Czy jest to droga absolutnie nie w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać? Być może jest to droga, która idzie ku zatraceniu. Być może jest to droga, która idzie w kierunku szukania zwady, szukania nie do końca dobrych elementów w naszym życiu. Bo być może, kiedybyśmy my Jezusa spotkali na naszej drodze, to właśnie dokładnie odniósłby się do nas i powiedział w taki sposób: jak i gdzie i po co ja to wszystko robiłem? Przecież wy nic nie rozumiecie. I tak sobie myślę, że czasami jest nam potrzebna taka refleksja na temat tego, w którym miejscu się znajdujemy i w którym kierunku podążamy. Słowa, które dzisiaj mówi Jezus, są krytycznymi słowami skierowanymi do Jezusa, do uczniów. Dlatego myślę, że warto też przyjąć te słowa do siebie, bo być może my nie jesteśmy na najlepszej drodze, na której chciałby nas zobaczyć sam Jezus. I tak właśnie z takim pytaniem konfrontuję samego siebie, ale tak chciałbym też skonfrontować każdego z nas. Czy kierunek, który obraliśmy w którymś momencie naszego życia, jest tym kierunkiem, w którym chciałby widzieć nas Jezus? No i z tym takim krótkim pytaniem zostawiam was 16 lipca, życząc dużo pokoju i Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem.